Na niebie nad rzeką bez powrotu. Dobrze, otwórz okno. Nadszedł czas na realizację dostaw. Zrzucaj. Z nieba lecą paczki. Trafiłaś w łąkę? Tak. Brawo, Katie. Doświadczony pilot Mike Doris jest jednym z wybrańców, którzy mają licencję na latanie i dostarczanie paczek w rezerwatach poniżej 48 równoleżnika. Sawtooth Flying Service to lotnicza firma kurierska. Przewozimy wszystko, co wejdzie do samolotu. Przelecisz nad jeziorem. Wiosną nad głębokimi kanionami Mike będzie szkolił swoją córkę Katie, która pewnego dnia przejmie rodzinną firmę. Latamy nad rezerwatem Frankchurch. W kanionie otaczają nas łańcuchy górskie. Szczyty gór znajdują się kilkaset metrów nad nami. To trudny teren. Ona uwielbia latać nad pustkowiem. Powtarzam jej, że powinna poszukać lepszej pracy w liniach lotniczych, żeby mogła nam pomagać na starość i dużo zarabiać. Mój tata jest jednym z najlepszych pilotów. W ciągu ponad 40 lat wylatał 22 tysiące godzin. Zależy mi, żeby był ze mnie dumny. Chcę zostać dobrym pilotem, by zrobić na nim wrażenie. Spróbujemy się stąd wydostać, zanim spadnie śnieg. Nie wiem, czy nam się uda. Tutaj to normalka. Katie przejęła stery. Nadciąga burza i wzmógł się wiatr, więc szkolenie może się okazać trudniejsze niż zwykle. Trzeba uważać. Ten wiatr jest niebezpieczny. Wiem. Co? Poczułam podmuch. No proszę, będzie trzęsło. Pokazywałam ci ją na radarze. Tak, jest duża. Latanie poniżej górskich grzbietów w trudnych warunkach jest niebezpieczne. W wąskim kanionie wzrasta prędkość wiatru i czasem gwałtownie się zmienia. To zjawisko zwane efektem Venturiego może spowodować, że samolot zejdzie z kursu i uderzy w ścianę skalną.